Witam serdecznie wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj może nie bardziej serwisowa, że tak powiem, sprawa i temat, jak produkt, który mamy w sprzedaży i chcieliśmy go tutaj zareklamować i polecić. Czujnik TPMS jest to czujnik monitorujący ciśnienie w oponach motocyklowych, samochodowych, rowerowych, kłady i wszystko, co ma, co jeździ na powietrze, jeśli chodzi o opony. Dobra, oczywiście jak wiecie, produkt jest normalnie chiński, jest wszystko produkowane w Chinach, więc jak wiadomo, nie będę tutaj wymyślał na siłę, jest to produkt chiński 100%, także, ale jest gwarancja, bo bierzemy od polskiego dystrybutora, więc nie mam problemu. Więc tak, może na początek opiszę, co to potrafi. Na pewno mierzyć ciśnienie maksymalne i minimalne i temperaturę opon maksymalną i minimalną. To jest zadanie tych czujników, więc do tego to służy. Co mamy w zestawie, w pudełku? Oczywiście instrukcja w języku chińskim. Sorry, że nie ma polskiej. Angielski jest, przepraszam. Także po angielsku to większość z Was potrafi czytać, to już wiemy. Dwa czujniki, które są opisane, front well i rear well, to znaczy tylne koło, przednie koło. Przewód USB do ładowania, że tak powiem, wyświetlacza centralki. Tutaj mamy taki specjalny kluczyk, którym dokręcamy to sobie, to zaraz objaśnię. Przewód USB do ładowania, samą centralkę, która tutaj nam monitoruje, że tak powiem, ten cały sprzęt. O, tak to wygląda. Jest na tym naklejka, więc to tutaj tak blado wychodzi. Nie będę jej zrywał, ponieważ no, produkt jest nowy. Ja go zamontuję do motocykla i będę po prostu próbował Wam pokazać, jak to działa. Teraz akurat pokazuję, że jest zero ciśnienia co 6 czy 10 sekund do 10 do 9 co 6 sekund wysyła, komunikuje się ta centralka z tymi nadajnikami, które są wbudowane tutaj. Tutaj są baterie wbudowane, te baterie się wykręca, trzeba użyć klucza, są wymienne te baterie. Naprawdę na długo starczają, nie wiem na ile, bo nie próbowałem. Co 6 sekund wysyłają sygnał, centralka komunikuje się z czujnikami, odczytuje i widzimy, jakie mamy parametry temperatury obu kół i ciśnienie, które wynosi 0, ponieważ nie jest zamontowany. Może to wyłączę na początek. Zaraz. Tędy chyba. Mocno trzeba wcisnąć. Oczywiście obudowa jest w całości wodoodporna. Nic jej się nie dzieje. Aha, tu możemy sobie zmienić jeszcze na PSI i na bary. Tu mamy temperaturę, którą możemy zmienić, podejrzewam, a nie możemy zmienić. I tu mamy wysokie ciśnienie 3,3 i minimalne 1,4 bara. Jak widzicie. No i tu mamy maksymalna temperatura 70. Do tej pochodzi, jak będzie 70 stopni, to znaczy, że coś jest źle. Opona też się nagrzewa podczas jazdy. Jeśli będzie mało powietrza, będzie się nagrzewała o wiele więcej. Dobra, może inaczej, bo chcę to wyłączyć, wiecie, a... Dobra, mniejsza z tym. Tutaj mamy uchwyt taki dosyć solidny, widzę, na kierownicę. W skuterze też to można zamontować, tylko trzeba sobie pokombinować, jak to zamontować w skuterze. Oczywiście tu mamy taką obejmę. Jest to zrobione chyba z ABS-u, jak się nie mylę, ale powiem Wam, plastik wygląda na bardzo solidny, więc myślę, że swoją, że tak powiem, funkcję spełni w 100%. Jest gumka oczywiście, która nie pozwala nam tutaj do obrócenia się tego wyświetlacza podczas jazdy, jak zablokujemy. O, ja to potem zamontuję i zobaczymy, jak to wygląda, jak to działa. I to by było tyle. Tutaj mamy kluczyk oczywiście, dwie nakrętki dodatkowe do zakontrowania tych czujników, ponieważ gdybyśmy je tak przykręcili, no to może być wtedy problem. Mogą się wykręcić albo ktoś nam je ukradnie. Nie wiem po co, ale to tak czasem bywa. Wiecie, jak to jest w naszym kraju i w większości innych. Oczywiście kluczyk do tego wszystkiego, który jest, że tak powiem, dwa klucze, ponieważ jeden mamy do nakrętek konturujących, a drugi mamy do
tych czujników, które łapiemy tutaj od góry i po prostu dokręcamy, odkręcamy. O, tu akurat się nam w ten sposób. O, dokładnie, dobra, 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 tak, w ten sposób. Aha, to jest do odkręcania chyba, żeby... A, właśnie, to jest do odkręcania, żeby baterię wymienić, widzicie? Teraz do tego doszedłem. Odkręcamy. I tu w środku mamy baterię, którą możemy wymienić. Tak to wszystko wygląda. Zdjęcia są pokazane szczegółowo w naszym sklepie internetowym, więc tam wszystko jest opisane. O tak, dokręcamy oczywiście tym kluczykiem. Mamy to dociągnięte. Ja to teraz zamontuję do pojazdu, zobaczymy jak to będzie działało. Pokażę teraz jak zamontować, jak się te czujniki montuje. Moment, muszę sobie obrócić ekran. Mamy czujnik F-well, front well. Przednie koło, oczywiście odkręcamy tylko nakrętkę. Bierzemy nakrętkę mosiężną z zestawu, wkręcamy pierw nakrętkę. Teraz wkręcamy do oporu czujnik. Wkręcamy czujnik. Bierzemy klucz, który jest dołączony w zestawie. I dokręcamy, tutaj kontrujemy sobie to, żeby nam się to nie odkręcało, czy... żeby ktoś nam tego nie ukradł. I to samo powtarzamy w tylnym kole. Tutaj akurat zrobiłem przykład na Junaku 121. Uchwyt można gdzieś sobie zamontować na kierownicy tutaj. No to już pozostawiam do, że tak powiem, do w gestii waszej. Jak widzicie, monitoruje nam teraz ciśnienie przedniego koła i tylnego. Mamy po 2,4 bara. Ja spróbuję zwiększyć, zmniejszyć z przodu, bo troszeczkę za dużo to przednie koło ma. Powinno mieć koło 1,8 do 2. Spróbujemy napompować 2 bary, zobaczymy czy będzie nam dobrze wyświetlało. Wykręciłem w tym momencie czujnik przedniego koła i sprawdzimy, czy aby to ciśnienie naprawdę pokazuje tak jak powinno być. Ja tutaj mam taki cyfrowy pomiar. O. 2,1. Zaraz zobaczymy, coś mi uciekło powietrza, więc mogło tutaj się zmniejszyć. Zaraz sprawdzimy. 2,15 dokładnie. A 2,40 pokazywało, ale wkręcę teraz czujnik i sprawdzimy na czujniku, czy aby dobrze pokazuje teraz, że będzie 2,15. Dobra. Spróbujemy za chwilę tego powietrza troszeczkę ująć. Wkręcę z powrotem czujnik. O. Już coś się dzieje. Dobrze, pokazuje 2,1. 2,1 bara. Boże, nie chce mi tu złapać ostrości. Dlaczego? Coś wyłączyłem, autofokus włączyłem, nie wiem o co chodzi. Dobra, moment, to jest rozjaśnianie. Coś mi ta moja kamera szwankuje, moi drodzy. O. Widać to, nie widać tego. Coś się tutaj porąbało, ale zaraz do tego wrócimy. O, może, a ja wiem co jest, dobra. Ok, zobaczcie. 2,1 bara, więc dobrze wskazuje. Myślę, że urządzenie jest warte tej kwoty. Cena jest oczywiście w naszym sklepie internetowym. Link macie pod filmem. Także no tyle chyba. Jeśli wam się podobał ten film i produkt, uznacie, że jest ok, proszę łapkę w górę. No i życzę wszystkiego dobrego, moi drodzy. Lewa w górę. Kontrolujcie temperaturę opon i ciśnienie, bo to jest bardzo ważne.